Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, gdy włączycie Państwo te moje słowa, ja już będę siedział w samochodzie i będę pędził w stronę Wrocławia. Podjąłem taką, a nie inną decyzję, która uznałem będzie dla mnie najbardziej, można by powiedzieć, zdrowa, bo jednak po takim uczciwym przemyśleniu sprawy, uznałem, że w ciągu jednej doby zrobić 1200 km, to nie wiem jakie musiałbym brać leki, żeby przejechać w miarę bezpiecznie taki dystans. Postanowiłem więc, że podzielę go na dwie części, co wiąże się z innymi problemami natury właśnie na mojej choroby, z bardzo poważnymi problemami, ale tu nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, bo jeden i drugi samochód mam duży z poduszkami powietrznymi, więc raczej musiałoby być solidne zdarzenie drogowe. Żeby się coś naprawdę stało, natomiast też jestem odpowiedzialny za innych ludzi. Przecież można w kogoś wjechać, sprowokować wypadek. Muszę być wypoczęty. Tego wymaga od człowieka nie tylko jego rozum, ale też moralność i sumienie, szanowni państwo, bo nie jesteśmy sami na drodze. Jesteśmy z innymi ludźmi, zamknięci w dwutonowych maszynach i niestety. No, też możemy przez złą decyzję, przez złe emocje, przez wybuch jakichś niekontrolowanych emocji zrobić komuś krzywdę. Ja bardzo bym chciał zminimalizować taką szansę. W związku z tym podzieliłem całe te wyzwanie na dwa etapy. Czyli teraz, gdzieś koło 8-9, podejrzewam, to będzie blisko godziny 9, wyjadę do Wrocławia trasą płatną i tyle i przenocuję sobie albo u znajomych, gdzieś tam sobie znajdę, tak, miejsce jakby to powiedzieć, we Wrocławiu jest trochę fajnych miejsc gdzie trochę jest przyjaciół tak więc wyśpię się normalnie rano się wykąpię, ogolę wezmę leki przebiorę garnitur i spokojnie sobie pójdę do sądu, gdzie mam nadzieję zobaczę pana Mateusza co do pana Mateusza Temat ten już poruszałem, natomiast wkleję Państwu jedną taką audycję, którą wczoraj mi prawnik wysłał odnośnie tego wyjazdu. Ponieważ ja tego nie kolekcjonuję, mam to gdzieś zapisane, ale nie chcę na to patrzeć. To jest wszystko dla mnie przykre, raniące. Ciągle ta dziwka męska, ciągle ten na utrzymaniu staruszki, ciągle jakiś, jakiś związku, tak. Kłamstwa, oszczerstwa, niczym niepotwierdzone. Dlatego, no ale jak ja powiem, że. Że nie jestem w żadnym związku, że nie jestem utrzymankiem, to oni powiedzą to. Pokazuj faktury, pokazuj zarobki. Jasne. Ludziom, którzy wszystko robią, żeby mi po prostu zatruć życie, pokazuj im swoje dokumenty jeszcze z PESEL-em najlepiej. Dlatego pokażę to wysokiemu sądowi, żeby on rozsądził i wtedy on uzna, czy pan Mateusz kłamał wielokrotnie na mój temat, czy, czy też mówił prawdę. No jeśli mówił prawdę, no to wtedy jeszcze będziemy się sądzili o. Mówienie tych rzeczy, bo na przykład to, że ktoś jest garbaty i że to jest prawda, nie oznacza, że można to przez kilka lat codziennie naśmiewać się z tego, że ktoś jest garbaty, na no to też jest paragraf. No, kto normalny by coś takiego robił? No, nawet ktoś złośliwy powie, ha, 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 garbaty przy łopacie czy coś takiego, ale to, no, potem to jest nudne. Ale żeby stale to robić, systematycznie, to jest właśnie stalking, to jest nękanie, bo to sprawia, że człowiek, nie życzę, żeby Państwo się dowiedzieli, jak to działa. Ale działa to zawsze ze stuprocentową skutecznością. Dlatego wkleję Państwu jedną audycję tego pana Mateusza. Ich było więcej. E, tam głównie, głównie jest tylko przesłanie do Państwa, ja się tego nie boję. Głównie jest, żeby Państwo nie wpłacali mi pieniędzy, bo głównie no, chodzi o pieniądze, o rowerek, o siłownię, że nie, nie. jak Państwo słyszeli ostatnio, no nie byłem na maturze, bo sobie selfie nie robiłem, jak nie wolno brać telefonów, no ale no nieważne. Miałem sobie selfie robić z 20-kilka lat młodszymi ode mnie ludźmi, żeby oni uwierzyli, że jestem na maturze, ale wtedy też <laughs> przepraszam, by powiedzieli, że to jest udawane, bo powiedzą, podszedłem, zrobiłem selfie i tyle. No, no trudno zaspokoić takich ludzi, dlatego no, skoro nie jestem w stanie ich zaspokoić, no to właśnie spróbuję tego zaspokojenia dokonać w sądzie rejonowym w Wydział Karny, ulica Podwale 30. Tak więc możecie Państwo sobie przesłuchać. No ogólnie chodzi o to, że zarabiam, nie powinienem, powinienem to wszystko zamknąć. No i ogólnie wyśmiewanie i nie dajcie się nigdy nabrać, że ja się wyśmiewałem kiedykolwiek z jakiegoś zawodu, bo sami Państwo wiedzą, powtarzam co, co trzecią audycję, że sam sprzedawałem buty na bazarze Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom, a potem leciałem w Garniaki na zmianę do banku, tak? do księgowości, co wcale nie jest jakąś pracą super, hiper wymagającą, wystarczy mapie położyć trzy badany, zrobić to samo i to jeszcze, podejrzewam, dużo lepiej. Czyli księgowość, czyli tak zwane wklepywanie danych. Oczywiście są różne poziomy księgowości, ja byłem na tym absolutnie najniższym. Jeśli Państwo tam zauważą, że tam mój kolega Adolf jest taksówkarzem, to pamiętajcie, że no widzicie, no wszędzie są takie kłamstewka, manipulacje, nie do powiedzenia. Akurat ja z Adolfem mamy kosę, bo znaczy, no nie, nie odzywamy się do siebie, bo napadły no tam niemiłe słowa na forum, natomiast yy, to, że ktoś coś złego powiedział i to, że nie chce komuś podać ręki, nie oznacza, że kogoś nie szanuje. Więc chcę ci powiedzieć, panie Mateuszu, że jeśli już pan porównujesz kierowcę Ubera do taksówkarza, to porównajmy to, że taksówkarz musi zdać licencję, a kierowca Ubera nie jest taksiarzem, nie zdał licencji taksówkarskiej. To jest pierwsza sprawa. Nie ma to dla mnie znaczenia, ale jeśli pan porównujesz, no to porównujmy tak, jak jest naprawdę, a nie tak, jak się panu wydaje, że jest. Druga sprawa jest taka, że Adolf jest człowiekiem, który przepracował wiele, wiele lat wymagającej powiedzmy instytucji. Przeszedł szereg szkoleń, jest na emeryturze i jeszcze zrobił licencję, więc proszę nie porównywać gościa, który lata po sądach, składa na mnie donosy, że Między innymi jestem pedofilem, a poszło tych donosów dużo, dużo więcej na mój temat. Podejrzewam, że nie tylko na mój temat, no ale to sobie jeszcze będziemy z panem Januszem wyjaśniali w sądzie dokładnie. Więc proszę nie porównywać tych dwóch rzeczy, tak? Kierowcy Ubera do gościa, który jest na emeryturze, przepracował całe życie uczciwie i ciężko, w bardzo ciężkich warunkach, a potem jeszcze zrobił licencję taksówkarską. Może ma pan Janusz licencję taksówkarską, ale jednak nie ma za sobą takiej pracy. Jaką miał Pan Adol? Więc bardzo proszę nie porównywać tych dwóch osób, bo to jest w ogóle tak, jakby porównywać krzesło do krzesła elektrycznego. Wracamy do audycji. Skoro już coś powiedziałem, to tylko moje ostrzeżenie, słuchając tych wynurzeń, bo to cały czas jest to samo: rower drogi kupiłem, zrobiłem siłownię, kupuję gadżety. No cały czas te pieniądze i zapewnienia, że on też sobie kupuje, tak i też jest bogaty. To każda audycja jego to jest to samo, tak, i jakiś konta. Także on ma świetny radiowy głos. Ja Państwu powiem, że mieć ładny głos to jest jedna sprawa, ale używać go na przykład przez godzinę czasu normalnie, a nie czytać z kartki akon, no to właśnie to jest ta różnica. Że to nie wystarczy mieć przez pierwszych 5 minut ładne brzmienie głosu, a potem to już i przełykanie śliny. I zresztą, never mind. To nie ma co mówić, no, po prostu, ale jak ktoś coś mówi. Zresztą zostawmy, to ja sobie to w sądzie będziemy sobie te, te, w ten sposób rozmawiali, a nie tutaj. Dlatego, szanowni państwo, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czyli coś wyjaśnić i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie. Dzisiaj prawdopodobnie będzie we Wrocławiu imprezka z chłopakami z Wrocławia. Nieduża, a to się jeszcze okaże. No jutro z do sądu, bo będę wyspany. No i albo wieczorem, albo jeszcze zostanę noc w hotelu, czy gdzieś u kogoś. Trudno powiedzieć. Jeszcze nie wiem, jeszcze to się zastanawiam. Ale na wyjazd grubo pójdzie ponad 1000 zł. Czyli każde wyjazdy takie na pojednawcze 1000 zł, potem dojdą koszty adwokata na te sprawy. Minimum, minimum na to wszystko od 50 tysięcy w górę pójdzie. Jeśli chcę, jeśli chcę, żeby przestaną mnie wyzywać od pedofili, bandytów i morderców, to niestety te koszty będę musiał podnieść. No Będę musiał zarobić te pieniądze. Zamiast sobie do Stingera dołożyć, czy do jakichś innych swoich planów, to będę musiał jeździć po całej Polsce, płacić pieniądze. No tak to wygląda, bronienie się w Polsce. Przed grupą gości, którzy, z których każdy ma chyba wynika jedno zadanie, chcę też Państwu powiedzieć, że tak, było mi grożone przed tym wyjazdem. Jak zwykle, tradycyjnie, nie chcą, żebym przyjechał, bo jak nie przyjadę, to sprawę, sprawę wycofają, dlatego muszę zrobić wszystko, co w mojej ludzkiej i nieludzkiej mocy, żeby tam dotrzeć w jednym kawałku. Pytanko. Kamil Kamilator. Cytuję: Kolego, z pewnością Twoje rady są nieocenione i wielu, szczególnie młodych mężczyzn, mogą uchronić przed, poważnym, przed poważnymi przepraszam problemami w przyszłości. Już wiemy, jakie pułapki na nas czekają, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę, a co omijać szerokim łukiem. Wiemy o shit testach, wiemy o mózgu itp. Przestrzegasz i chronisz słuchaczy dzięki swojej wiedzy, by nie wdepnęli na minę. Ale myślę, że wielu słuchaczą Słuchaczom powinno być, kolego. Lepiej tak pisz, bo to potem, wiesz, śmieją się w necie. Coś na ten temat wiem, bo ze mnie się śmieją cały czas. Ha, 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 rower za pięć tysięcy kupił. Ha, 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 samochód nowy kupił. Ha, 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 skąd on ma na to pieniądze, jak ja nie mam? A mam maturę, a nie mam matury, to skąd on ma? Musiał... Kurwa, skąd on te pieniądze? Ma tyle pieniądzów! Rower kupił, gadżety kupił... Kurwa! Skąd on kasę wziął? Przy czym w ogóle nie pracuje, bo takie gówniane książki, to kurwa, to ja bym mógł napisać. To napisz. Napisz, kolegę, kto ci broni? Mamy wolny rynek. Napisz. Niech ci ludzie lubią, będą kupowali. No, bo zarobisz więcej ode mnie sobie. Będziesz w tych gadżetach od stóp do głów. Będziesz w tych wszystkich gadżetach. Czytam dalej. Wiadomo, że każda. Yy... Ale myślę, że wielu słuchaczom brakuje w Twoich audycjach drogowskazu. W jakie kobiety zatem warto zainwestować siebie? Wiadomo, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem, prawda? Ale są inwestycje te mniej ryzykowne i te z góry skazane na porażkę. I nie mam na myśli cech fizycznych, czy kobieta powinna być ładna, czy brzydka, seksowna, czy obleśna, bo tu odpowiedzi są oczywiste. Raczej kwestie czy młoda, czy raczej dojrzalsza, doj, przepraszam. Czy mądra i inteligentna, czy raczej głupiutka infantylna? Biedniejsza od ciebie, czy zamożniejsza, spokojna, czy raczej z pazurem, itp, itd, każdy model ma swoje plusy i minusy. Ale gdybyś mógł ulepić sobie kobietę, to na bazie swoich doświadczeń i wiedzy, jaka ona powinna być, by zminimalizować ryzyko późniejszych, przykrych sytuacji życiowych, a zmaksymalizować szansę na normalną rodzinę. Pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie Kamil Kamilator i dziękuję za pytanie. Jest bardzo fajne, dziękuję też za miłe słowa. Wbrew pozorom, wśród tej powodzi gówna, którą jestem zalewany, jak ktoś czasem mi skomplementuje, sprawia mi to przyjemność, z którą nie walczę. Niech sobie płynie żyłami, niech odtruwa mój krwiobieg, zatruty tymi wszystkimi hejterskimi wyszczynami, bo tego inaczej nie można nazwać. E, drogi Kamilu, zacznijmy od tego, że od takiej sprawy podstawowej. Że jakbyś ulepił, jakbyś miał taką możliwość, na przykład może taka możliwość będzie za 200-300 lat, już się dobrali do genomu ludzkiego, że po prostu będą ludzie żyli, nie wiem, strzelam. no Gen śmierci zostanie zlikwidowany, będą transfery mózgu, tego co uważamy za umysł, więc będziemy nieśmiertelni, chyba że będą wypadki, nagle coś nas zmiażdży, zmiażdży tę jednostkę, w której jest przechowywany nasz. Umysł, chyba że kiedyś wymyślą po prostu duplikaty tego umysłu, jeden zostanie w hardwareze zniszczony, zmiażdżony, no ale jest drugi odpalamy tak z pamięcią, która jest aktualizowana na przykład w stosunku do Twojej osoby co, co kilka, kilkanaście minut. No, wymyślam już teraz science fiction, ale to wcześniej czy później nas spotka, to już akurat nie za mojego życia i chyba też nie za Państwa. Natomiast do tego genomu to się dobiorą, myślę, w ciągu 50 lat już naprawdę konkretnie. Bo człowiek nie musi się starzeć. Mało tego, człowiek mógłby mieć instrukcje genetyczne, żeby mu odrastały kończyny, ale nie ma. Są zwierzęta, którym odrastają. Rekin ma kilkadziesiąt razy mu chyba zęby odrastają. Dlaczego człowiekowi nie odrastają zęby? Zobaczcie, ile z tym jest problemów. Dlaczego nie odrastają palce? Oczywiście, wiem, to jest gigantyczny wysiłek dla organizmu. No ale lepiej chyba te parę lat, żeby odrastała noga, niż żeby człowiek chodził bez tej nogi. Zresztą myślę, że to będzie hodowane w, w ciałach, tak, które będą naszymi replikami, znajdą na to jakiś sposób. Chyba, że Ziemia zostanie rozwalona w jakiejś kolejnej bombie. No, w wojnie, przepraszam, nie bombie. W wojnie nuklearnej. Więc zacznijmy od tego, że gdyby taka możliwość była i taka możliwość kiedyś będzie, będzie komputer, będzie program soft i sobie wybierasz kolor oczu, tak jak masz w grach. A cały komputer, cała maszyneria dobierze odpowiednie geny. Zresztą mam w tej książce o nauce, którą. Czytałem. To jest fantastyczna wiedza. Inżynieria genetyczna gento-podstawowa jednostka dziedziczności, która zawiera instrukcje mówiące organizmowi, jak ten ma rosnąć i rozwijać się. Stanowi odcinek dłuższego kodu chemicznego zawartego w specjalnym związku chemicznym, który znajduje się w każdej komórce organizmu, kodu DNA. Inżynieria genetyczna polega na celowej manipulacji genami danego organizmu z myślą o zmianie jego cech. Naukowcy modyfikują geny, izolując je z DNA jednego organizmu dawcy i umieszczają w DNA drugiego organizmu biorcy. Proces ten nosi nazwę składania, splicingu DNA. Zmodyfikowany DNA a to z kolei tzw. DNA rekombinowany. Geny wycinane są z DNA dawcy za pomocą biologicznych nożyczek, zwanych enzymami restrykcyjnymi. Następnie wklejane są do DNA biorcy za pomocą naturalnego kleju ligazy DNA. Dobra, terapie genowe, klonowanie. Tutaj inżynierowie genetyczni stworzyli świecące myszy, przeszczepiając DNA myszy gen meduzy zwany GFP. Po angielsku Green Fluorescent Protein, białko zielonej fluorescencji. Cuda, panie, kurwa, cuda, kiedyś to było, kurwa. Będziesz miał program i ulepisz sobie idealną kobietę. No i co wtedy? No to ja ci mogę powiedzieć, co wtedy. O ile nie dostaną się do ośrodków przyjemności mózgu, żebyś miał suwaki, którymi regulujesz, a na to nikt nie pozwoli, bo jak dasz sobie maksymalną rozkosz, a wiadomo, że człowiek nie będzie pił, nie będzie jadł, bo takie eksperymenty były na myszach, szczurach prowadzone, żeby była tylko rozkosz, no to nie będziesz już nic robił. No nie będziesz chciał nic robić, bo będziesz na haju. Bo narkotyki, które dają haj, to nie narkotyki dają haj. Narkotyki pobudzają reakcję naszego organizmu, dającą haj. To są tylko takie spusty. Więc załóżmy, że już na samym początku to, co mówisz, jest obarczone pewnym grzechem pierworodnym: że jeśli ulepisz sobie idealną kobietę, no dla mnie, no tak strzelam teraz, bo wiadomo, no ja biorę swój ideał po tym, co doznałem, tak? Mi się bardzo podobała taka, no. 1,64 m, 50 kg. Czy tam. 4, ciągle mi się mieli: czy 49 czy 51 kilo, Zgrabna, trochę tłuszczyku, już fajne piersi miała. Mogłaby mieć troszkę większe. No to 54 kilo dajmy tak. 55 kg, dobra, 164 cm. Powiedzmy, że blondynka, ale przecież może sobie przefarbować włosy, gęste włosy, niebieskie chyba oczy, ale to nie ma znaczenia. Mogłaby mieć czarne. Miły głos, bardzo zapatrzona we mnie. Mająca tak skonstruowany układ limbiczny, że mój zapach ją po prostu cały czas podnieca, sprawia, że jest zakochana we mnie. Jakbym sobie takiego ulepa zrobił, to wtedy bym ulokował w niej nie tylko swoje prącie i to bym robił systematycznie. Nie mam dużych potrzeb, maksymalnie 2-3 razy dziennie, bo już niestety mam 42 lata. Kurwa, co to było, jak byłem młody? Kurwa, to człowiek ciągle, mu, kurwa ale umieściłbym w niej coś znacznie cenniejszego niż moje mięso znajdujące się w połowie ciała, tylko umieściłbym w niej swoje serduszko. A tu już się sprawy komplikują, bo jak zrobisz takiego ulepa, to nawet jak cię odgryzie w czasie zabaw miłosnych narzędzie, to ci momentalnie zrobią nowe czy odrośnie. tak? Mówimy o czasach za 200-300 lat, jak już robisz sobie takie kobietę ulepca, tylko wtedy się w niej zakochasz i taki ulepiec no, musiałbyś tak, zobacz co musiałbyś zrobić. No tak, musiałbyś skopiować jej umysł, mieć w chłodniach kilka jej ciał. Bo tak, jedno ciało zniszczone w jakimś wypadku, gdzieś jakiś grawilot, gdzieś piźnie, tak? Bo no, no dziew blondynka, tak, malutka blondynka, tak szczebiocząca. No to grawilot z autopilotem, ale nawet i to by pewnie zdeliła, więc gdzieś się grawilotem walnie w jakąś planetę, się rozpłaszczy. No to transfer mózgu z poprzedniego dnia, transfer umysłu do kolejnego ciała w chłodni. Gdzieś tam dwie doby, żeby doprowadzić to ciało do jako tako, żeby to funkcjonowało. No dobra, za dwa dni ją masz znowu, czyli musiałbyś mieć kilka kopii. No ale weź pod uwagę, że musiałbyś jej też zabrać wolną wolę. Bo co byś zrobił, jakby się jej spodobał jakiś inny gościu? Albo nagle coś zachodzi, jakaś reakcja w mózgu i ona mówi, wiesz co, nie chcę być z tobą. Chcę sobie lecieć gdzieś, nie wiem, na Wenus i chcę zostać mniszką. No nigdy nie wiadomo po tych genetykach całych co oni mogą tam nabroić. W związku z tym, nawet wtedy, w takiej super hiper sytuacji, a, a gdzie dyktatura, gdzie, gdzie dostęp tylko dla bogaczy, którzy by mieli do tego dostęp, a my byśmy i tak nie mieli. Tak więc i tak, i tak byś cierpiał. Nawet przy takiej super fantastycznej sytuacji, której w naszym życiu nie doznamy, cierpiałbyś. Więc jeśli rozmawiamy realnie, to ja już Ci powiedziałem, jakiego ulepca bym zrobił. Taki mi się podoba, bo takie mam najfajniejsze wspomnienia. Ale podejrzewam, że gdybym spotkał na przykład wyższą ode mnie dziewczynę, która bym by mną zakręciła i byłoby coś fajnie, no to pewnie ona by stałaby się moim jakimś celem miłości i marzyłbym na przykład, żeby mieć wyższą. Albo gdyby miał karlicę, tak, no to, no to też nieładnie tak mówić, chociaż znowu to się tak nazywa. Rozumieją Państwo, ja robię tego ulepca na podstawie swoich wspomnień, których też tak aż dużo nie mam, bo, no bo dużo seksu było, ale jeśli chodzi o miłość, to było czy jakieś przywiązanie, no to u mnie tego było dość mało. A więc wracamy do realności, Kamil. tak? Więc realność jest taka, że są tylko dwie rzeczy. Które powodują, że będziesz miał w miarę dobrą rodzinę, przy czym zawsze będzie ryzyko, że zdradzi, bo zdradzają nawet w krajach, gdzie są kamieniowane, za to mordowane i torturowane, nawet wtedy zdradzają z, bad z ich nimi badbojami. Druga rzecz, może nagle umrzeć albo zachorować. Trzecia rzecz, może nagle stracić urodę, i wtedy zobaczysz, co się dzieje. Hormony u ciebie zanikną. Jeśli nie było więzi duchowej, to jest naprawdę nieciekawie. Więc najlepsza sytuacja to są. Dwa punkty, dwa punkty, które dadzą ci największą szansę, ale wcale nie żadną pewność, że przeżyjesz życie tak, że umierając, jeszcze byś sobie chciał pożyć. Dwie rzeczy: społeczność, w której żyjesz, czyli społeczność, w której kobieta, która od męża odchodzi i go zdradza, jest e, po prostu pacyfikowana, jest wyrzucana z tej społeczności, jest na marginesie i kobiety się tego boją i po prostu mniej zdradzają. No, nie, nikt jeszcze lepszej rzeczy nie wymyślił. Nikt jeszcze lepszej rzeczy nie wymyślił, szanowni państwo. Czyli społeczności, powiedzmy, azjatyckie, gdzieś tam jakieś rosyjskie, gdzieś tam na zadupiu, no trudno mi powiedzieć, gdzie to jest. Bo ten rak feminizmu będzie szedł wszędzie i wszędzie będzie wmawiał kobietom, że są katowane przez mężczyzn po to, żeby doprowadzić, tak jak doprowadzono wcześniej do nienawiści ludzi z Żydami, w nazizmie, potem doprowadzono, przedtem nawet, doprowadzono do nienawiści ludzi zamożniejszych. Przy okazji podkreślam, że zamożny człowiek w Rosji radzieckiej to ten, który miał na przykład krowę jedną. To nie byli jacyś fabrykanci, bo ci pospierdalali wcześniej, już wiedzieli, co się kroi. I jeden biedny, ten co nie miał krowy, mordowali tych, co mieli krowę, a potem przychodziło wojsko komunistyczne i mordowało tych właśnie wszystkich, którzy się upaćkali w tej krwi sąsiadów, którzy krowę mieli. Widzicie taką zależność? Ilu ludzi było, żeby sąsiada bo ma krowę, a ilu by teraz nie zabił, bo sobie rower kupiłem, który mi oszukali. I w sprawie którego kontaktował się z firmą, która mi ten rower sprzedała, pan Mateusz, taki miły chłopak, który dowydzwaniał do mojej przyjaciółki, tak, który, e, który wydzwaniał do firmy, tak, nakłaniał ich do, żeby mi pozew sądowy zrobili, a przecież firma mnie normalnie oszukała, bo dali mi rower, w którym nie było tej takiej mazi w tych bezdętkowych oponach. Rower nadal trzeszczy za 5000. Tak więc, szanowni Państwo, przepraszam, się, tu na smartfona, bo sobie ładuję przez Wi-Fi Google Maps, żeby mi towarzyszył, bo się pewnie zgubię nieraz. Więc to musi być społeczność, w której nie ma piekła feminizmu. Społeczność, w której kobieta spełnia się, mając dzieci, pilnując domu, jest za to szanowana, kochana i bezpieczna jest ta społeczność, daje jej bezpieczeństwo, że kto już się, jak to się mówi, pochoruje, będzie stara, chłopiej nie wyrzuci z domu. To też jest bardzo ważne. No to, to nie jest tak, że no, kobieta zrobi swoje, a potem wypad jak śmieć, tylko są pewne, są pewne umowy społeczne. Więc to nie jest tak, że o kobieta urodzi dzieci, dzieci odchowa i wynocha, biorę nową. Nie, nie, nie. To jest tak, że albo zostaje, albo całkowicie układa życie. No jakoś to musi być zorganizowane. Czyli pierwsza rzecz, społeczność. Chcesz taką mieć rodzinę? Odradzam Europę Zachodnią. Szansa na to, że trafisz normalną kobietę, której nie zrobili. Tygla w głowie jest po prostu bardzo mała, bo czasopisma, gazety, media, internet wszystko aż pulsuje tym, że kobiety są katowane, więc kobiety, piekło kobiet, tak? Piekło kobiet w Polsce, gdzie żyją, gdzie jest najniższy współczynnik samobójstwa kobiet, a jeden z najwyższych mężczyzn, gdzie idą wcześniej na emeryturę o kilka lat, gdzie do każdej emerytury trzeba ponad 300 tysięcy im dopłacić, gdzie mają pierwszeństwo w leczeniu jakichkolwiek chorób gdzie dostają mniejsze wyroki za te same przestępstwa, za próbę rozpieprzenia rodziny, alienację ro rodzicielską, nie dostają żadnych kar, ewentualnie finansowe, które są odraczane za fałszywe oskarżenia o pedofilię, niszczenie i łamanie życia wielu ludziom, nie są w ogóle też karane. To jest te piekło kobiet w Polsce, tak? To jest piekło kobiet, jakaś czeszka kiedyś w wywiadzie powiedziała, że ona by chciała żyć w Polsce, bo tu kobieta ma jak Bóg. A widzicie, a Polka mówi, że to jest piekło. No to zapraszam do Afryki, do, do, do krajów, gdzie tak są no przybysze, tak? No to byś szybko zobaczyła, droga przyjaciółko, gdzie jest piekło. Czyli pierwsza rzecz to jest społeczność, w której kobietę się chroni, szanuje, ale bardzo brutalnie pacyfikuje wszelkie zdrady, e, wszelkie chodzenie na boki, wszelki brak dbania o dom. Każdy ma swoje. Tak samo się pacyfikuje mężczyzna, jeśli nie zarabia, nie przynosi pieniędzy na dom. To to nie działa, także to. Taka społeczność patriarchalna to tylko katuje biedną kobietę. Ta społeczność jest dużo bardziej wymagająca wobec mężczyzny. Więc to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest to, co robili Żydzi i robią, podejrzewam, w dobrych rodach dalej. Czyli patrzenie na kilka pokoleń wstecz w rodzinę dziewczyny, czy były nowotwory, przede wszystkim czy były choroby psychiczne. Na to musisz patrzeć. Jeśli chcesz z taką dziewczyną sobie żyć, no to może być dojrzalsza. Ale jeśli chcesz mieć zdrowe dziecko, no to wyniki badań są oczywiście seksistowskie i antyfeministyczne, ale są realne. Kobieta już około 30, już jest dużo większa szansa, że urodzi dziecko ze spływem Czyli, jeśli chcesz mieć w miarę dobrą rodzinkę ze zdrowym dzieckiem, zadowoloną matką, która nie w wieku 30-40 lat nie haruje przy dziecku, gdzie trzeba się nacharować. Kobiety ciężko pracują, to jest też, trzeba też mieć wielki szacunek. Ja mam. Czyli reasumując, Kamil, społeczność, gdzie nie ma feminizmu, gdzie jest społeczność patriarchalna, bo kobiety bardzo zawsze patrzą na opinię otoczenia i musi być tam pacyfikowane właśnie to, co teraz w feminizmie jest brane jako coś super, że kobieta nie musi sprzątać, bo ona była katowana przez wieki. Druga sprawa, musi być z bardzo dobrej rodziny, gdzie nie było poważnych chorób, gdzie było, nie było nowotworów, gdzie nie było schizofrenii, na pewno chorób psychicznych, depresji klinicznych. Na to się zwraca uwagę, i jeśli chcesz mieć dziecko, to jak najmłodsza. No takie są fakty biologiczne. Oczywiście feministka ci powie, że weź stulatkę, tak, z, nie wiem, z, z bazaru różyckiego, no już nie istnieje, tak. Znaczy, wiadomo o co chodzi, dlaczego tak mówię, bo tam, no, typowe, to znaczy, to był taki trochę też często przykry stereotyp, że tam same cwaniaki i bandziory, tak. Więc. Tyle mówi biologia i logika. Feministki, lewacy, modni youtuberzy, tak, którzy dużo wiedzą o życiu, ci powiedzą inaczej. Jeśli mnie pytasz o zdanie, to są właśnie te trzy aspekty. Chyba, że nie chcesz zakładać rodziny, nie chcesz mieć dziecka, wtedy dziewczyna może być starsza. Będzie dużo więcej wiedziała o życiu, ale musisz się liczyć z tym, że u niej też się hormony odpalą. Będzie chciała dziecko, będzie płakała po nocach, będą depresje, będą ciche dni i możesz szykować się na horror. Dlatego. Moją, to, to jest taka rada, jak zwiększyć szansę na udaną rodzinę. Ale pewności nie dać nikt. Jedyna pewność, jaka jest, to jest droga samotnego, jakby duchowego ucznia, który odkrywa za pomocą medytacji i samoobserwacji w sobie tę rozkosz i medytuje, kontempluje, ale to jest ścieżka na całe życie. Na, I na ścieżce to jest wiele niebezpieczeństw, i wiele przykrości. Ale i na tej drugiej ścieżce, gdzie jest rodzina, też jest wiele bólu i przykrości. Wystarczy wspomnieć, że jakaś wojna będzie od czasu do czasu, no to część tych dzieci, w które człowiek ładuje całe życie, całą swoją energię, miłość, wszystko, co tylko ma. I front to wszystko zabiera, tak? Wrzuca w maszynkę do mielenia mięsa. Także to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie, Kamilu. Życzę zdrówka, powodzenia. Życzę też Państwu zdrówka, powodzenia. Trzymajcie kciuki. Ja sobie wezmę na smartfonie Facebooka, zamontuję i będę wklejał. Jak będą jakieś rzeczy, to będę na Facebooku Sam Czeruno. pamiętajcie, bo tam są dwa marek Kotoński. Ale mój Facebook to jest Sam Czeruno, i na tym Sam Czeruno będę wklejał czy jakieś zdjęcia, czy jakieś teksty. Ja kiedyś miałem Facebooka, wywaliłem go ze smartfona, bo mi ciągle tam wyskakiwały jakieś powiadomienia i tak dalej. Także dobra, no. Kasa w portfelu jest, samochód jest umyty. Ja tak średnio troszkę kaszelku mam, maski mam, wszystko mam, leki mam, gacie na zmianę mam, wszystko mam. Artykuły do obrony, <grytania> do wytku mam. Oj, mam. No co tam, uśmiech na, na twarzy tak średnio, ale no wymuszam go. O, teraz się na siłę uśmiech. uśmiechaj się, uśmiecha się, Mariusz, uśmiechaj, to Trzeba się uśmiechać, no. trzeba być uśmiechniętym. Trzeba udawać, że jest ok, jak nie jest ok. Bo po co zamulać? Tak, no. Także tak szczerze mówiąc, jestem zestresowany i boję się tego wjazdu, Nie będę przed Państwem tego ukrywał. Nie jechałem chyba nigdy samochola, może kiedyś? Byłem młody? O, to już nie pamiętam kiedy nawet. Nie jechałem już dawno na taką odległość. Nie wiem gdzie jadę. Nie wiem, jak Wrocław wygląda nawet, bo byłem, ale no to z chłopakami. Chłopaki mnie wozili, za co serdecznie dziękuję, więc no to się gadało. Nawet nie patrzyłem na te ulice. A. A pamięci przestrzennej zagrożnie. ma. może to nauka matematyki i trigonometrii coś poprawiła w mózgu. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się, jakbym nie wrócił z tej podróży, gdzieś się rozwalił, no to miło było was poznać i mam nadzieję, że moje audycje i, e, i to wszystko Państwu pomogło w życiu. A jeśli wrócę, no to będę Państwa dręczył dalej swoimi audycjami i e, no i tyle no. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Dobrym Bogiem. Cześć.